Już niedługo, bo 1 marca kończy się czas składania projektów w tegorocznym budżecie obywatelskim. Wnioski można wypełniać i pisać w internecie dzięki specjalnemu formularzowi. Ze mną jest Sebastian Kowalski, który powie, jak uniknąć błędów, żeby nasz projekt nie został odrzucony w pierwszym okresie weryfikacji. Projekt, aby został skutecznie złożony, musimy wypełnić 4 kroki, które są w formularzu zgłoszeniowym, czyli opisać nasz projekt, podając tytuł, miejsce lokalizacji, szczegółowy opis i krótki opis projektu, który chcemy złożyć, wysłać go do weryfikacji formalnej i merytoryczno-prawnej, pobrać listę poparcia, zdobyć w pierwszym etapie poparcie 15 mieszkańców dzielnicy, jeżeli jest to projekt dzielnicowy, oraz lub 15 mieszkańców miasta w przypadku projektów ogólnomiejskich i w ciągu 10 dni listę poparcia dostarczyć do siedziby naszego wydziału celem weryfikacji. Po tym etapie przesyłamy projekt do oceny merytoryczno-prawnej już do jednostek, które zajmują się oceną, a później ewentualną realizacją zwycięskich projektów. Tak, ale tym zajmują się już urzędnicy, czyli weryfikowaniem. Po mojej stronie, załóżmy, że ja jestem jednym z wnioskodawców takiego projektu do budżetu obywatelskiego i leży to, żeby wymyślić, opisać ten mój projekt, wypełnić poszczególne miejsca w tym formularzu elektronicznym, podpisać go, wydrukować listę poparcia, którą zbieramy w mieście, czy ją musimy skanować i umieszczać jako załącznik, czy ona musi być fizycznie wydrukowana i dostarczona urzędnikom? Fizycznie musi zostać wydrukowana, podpisana i dostarczona na dziennik podawczy, obojętnie którego budynku czy dziennika podawczego Urzędu Miasta Krakowa, albo dostarczona osobiście do naszego wydziału na ulicy Dekerta 24. Natomiast czy sprawę zamyka to, że ja w internecie wypełnię formularz, podpiszę go, zamknę go, tam jest taki odnośnik, wyślij do weryfikacji i to z mojej strony jako wnioskodawcy załatwia sprawę, czy ja to muszę jeszcze wydrukować, spakować w kopertę i zawieźć do urzędu? Sam wniosek? Nie. Sam wniosek jest składany elektronicznie i przesyłany elektronicznie, natomiast jeżeli chodzi o formę papierową, to tylko ograniczamy się do listy poparcia. Czyli listy poparcia nie musimy dołączać jako załącznik do formularza elektronicznego? Nie. Nie musimy tego robić, nie musimy go skanować. Wystarczy w formie papierowej porozmawiać z mieszkańcami dzielnicy czy mieszkańcami miasta na temat naszego projektu i zdobyć ich poparcie. Proszę mi jeszcze powiedzieć, jak uniknąć takich najczęstszych błędów, które do tej pory Państwo stwierdzaliście? Jeżeli chodzi o błędy przy składaniu projektów, to może nie nazwałbym tego tak, ponieważ budżet partycypacyjny z założenia jest sposobem informowania mieszkańców, jak działa miasto i ile kosztuje, więc możemy tutaj mówić o pomyłkach albo niewiedzy mieszkańców. Takie najczęściej spotykane to brak zweryfikowania działki, czy jest to działka miejska, bo tylko na działkach miejskich możemy złożyć i zrealizować projekt w ramach budżetu obywatelskiego. Kolejnym to jest brak sprawdzenia miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego. I to są chyba takie najbardziej spotykane, najczęstsze błędy. Ale to możemy zweryfikować w internecie. Tego nie musimy szukać po urzędach, chodzić, to można po prostu zrobić z domu, siedząc przy biurku. Tak, dokładnie. Jeżeli byśmy chcieli dopatrywać się innych nieścisłości czy pomyłek przy składaniu projektów, to są zbyt złożone projekty, jeżeli zawierają zbyt wiele składowych czy zbyt wiele elementów, które fizycznie nie będą możliwe do zrealizowania, choćby ze względów przestrzennych czy lokalowych czy struktury własności. Jeżeli takie błędy się pojawią, jestem o tym przekonany, że urzędnicy miejscy, którzy będą oceniali ten projekt, będą się kontaktować już z poszczególnymi wnioskodawcami, pomagać, poprawiać czy nanosić jakieś poprawki niezbędne, aby ten projekt mógł zostać zweryfikowany pozytywnie i poddany w czasie jesiennego głosowania. Jaka jest pula pieniędzy, czyli jakimi pieniędzmi dysponuje miasto dla mieszkańców w ramach projektu budżetu obywatelskiego? Na ten rok w budżecie miasta została zapisana kwota w wysokości 46 milionów złotych. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję również za rozmowę. A was mogę tylko zachęcić do tego, do 1 marca macie czas na napisanie projektu w budżecie obywatelskim. Zachęcam was do partycypowania w tym budżecie, bo wszystko jest w naszych rękach.